Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest dla mnie wielki zaszczyt i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj w tak wspaniałym gronie tutaj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosić powstanie Polskiej Fundacji Narodowej. Polskiej Fundacji Narodowej, która będzie łączyła w sobie właśnie skuteczność działania, siłę promowania Polski i społeczną odpowiedzialność biznesu. Bo dzisiaj ogłaszamy powstanie fundacji, która tak naprawdę bierze się właśnie z siły i odpowiedzialności spółek Skarbu Państwa. Jestem wdzięczna, bardzo wdzięczna inicjatorom, o których jeszcze będę mówiła, ale tym, którzy z taką ideą się zgłosili. Padł pomysł, ażeby spróbować stworzyć podmiot, który będzie zajmował się promowaniem Polski. Ale nie promowaniem Polski w takim potocznym tego słowa znaczeniu, tylko poprzez pokazywanie czy promowanie poprzez działania PR-owe różnych inicjatyw. Ale żeby był to podmiot, który wykorzystując siłę i właśnie energię spółek Skarbu Państwa budował polską markę. Bo właśnie Polska Fundacja Narodowa będzie budowała markę, która nazywa się Polska. Będzie budowała tę markę poza granicami naszego kraju. Polska Fundacja Narodowa będzie miała za zadanie pokazywać Polskę piękną, Polskę przyjazną, Polskę, do której warto przyjechać, Polskę ambitną, Polskę, w której są ogromne możliwości, wspaniali ludzie, wspaniałe pomysły. Jesteśmy państwem, który ma wielkie ambicje. Chcemy zdobywać świat, chcemy zdobywać rynki. Jesteśmy do tego przygotowani i teraz czas zrobić ten kolejny krok, którym jest właśnie Polska Fundacja Narodowa. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim szefom spółek, którzy dzisiaj tutaj na giełdzie razem z nami są, którzy podpiszą list intencyjny do powołania Polskiej Fundacji Narodowej, ale chcę bardzo serdecznie też podziękować człowiekowi, który wymyślił tę fundację, wymyślił tę ideę, przyszedł do mnie, kiedy rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby właśnie ten potencjał polskiego biznesu wykorzystać, ale jednocześnie, żeby skuteczniej promować Polskę, budować polską markę, bo do tej pory działo się to w sposób, który nie do końca spełniał nasze oczekiwania. Uważamy, że powinno być to lepiej, skuteczniej, bardziej skoordynowane. I pojawiła się ta idea, pojawił się ten pomysł, kiedy rozmawialiśmy o tym właśnie, jak to można robić lepiej. I tą osobą i tym człowiekiem, który wymyślił Polską Fundację Narodową, jest siedzący tutaj minister Dawid Jackiewicz, któremu bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję dzisiejszego dnia. Wierzę w to bardzo serdecznie i wierzę w to głęboko, że Polska Fundacja Narodowa przyczyni się do tego, by o Polsce mówiło się jeszcze lepiej, jeszcze więcej i by marka Polski była rozpoznawalna wszędzie tam, gdzie rodzą się nowe, wspaniałe idee i by ci, którzy chcą realizować swoje marzenia, wiedzieli, że w Polsce można to zrobić najlepiej. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy pani premier, a teraz autor pomysłu, pan minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz. Dziękuję bardzo pani premier, szanowni panie i panowie prezesi, członkowie zarządów, rad nadzorczych, spółek Skarbu Państwa, drodzy goście, szanowni państwo dziennikarze, przedstawiciele mediów. Otóż, aby sprawiedliwości stało się zadość, chcę pani premier uzupełnić i dopowiedzieć, że pomysł ten zrodził się w głowach prezesów spółek Skarbu Państwa. I to oni zaszczepili mnie tym pomysłem, a ja jako pośrednik dotarłem z tym komunikatem do pani premier i mam nadzieję, że jak widzę,
chyba umiejętnie udało mi się przekazać tę informację od władz spółek Skarbu Państwa. Jakiś to był komunikat, z jaką informacją dotarli do mnie, spotkali się ze mną i co przekazali mi prezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Otóż wszyscy niemalże w podobnym czasie i w podobny sposób zakomunikowali mi, że jest potężny obszar zaniedbań, zaniechań, jeśli chodzi o promocję polskiej marki, szeroko rozumianej polskiej marki poza granicami naszego kraju. Chodzi, drodzy Państwo, nie tylko o, przepraszam, nie tylko o to, abyśmy reagowali wtedy, kiedy pojawiają się złe, krzywdzące Polskę, niesprawiedliwe, stereotypowe informacje, ale byśmy sami aktywnie wychodzili z komunikatem, pozytywnym przekazem, tam, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba, by taki komunikat dotarł. Prezesi największych polskich spółek Skarbu Państwa uznali, że jest potrzeba, aby skoordynować działania, aby budować poprzez efekt synergii tę siłę, która pozwoli mocno, głośno zaistnieć na arenie międzynarodowej z tym, co chcemy powiedzieć Europejczykom i z tym, co chcemy powiedzieć obywatelom całego świata. Polska jest krajem pięknym, ogromnych możliwości, wspaniałych ludzi, krajem, który często jest krzywdzony poprzez fałszywe, niepotrzebne, stereotypowe, często nie mające absolutnie żadnego potwierdzenia w rzeczywistości informacje rozpropagowywane, szerzone przez różnego rodzaju czasopisma, organizacje, czy też autorytety i osoby życia publicznego na świecie. Musimy zdecydowanie powiedzieć, że nie godzimy się na tego typu traktowanie, nieuczciwe traktowanie naszego kraju i nas, obywateli naszego kraju, Polaków. Chcemy, aby poprzez sprawne działania, poprzez fundację, której list intencyjny zostanie dzisiaj podpisany, nasze profesjonalne działania zakończyły ten proceder. Tę krzywdę, która była wyrządzana naszemu państwu poprzez właśnie te nieprawdziwe informacje. Widzimy ogromne obszary i możliwości działania tejże fundacji. W Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, wszędzie tam, gdzie zapadają ważne dla naszych interesów gospodarczych, dla interesów gospodarczych spółek Skarbu Państwa decyzje, potrzebny jest silny głos naszych przedstawicieli. Fundacja, jej profesjonalne działania, jej ekspertyzy, opracowania mają być uzupełnieniem, mają być wsparciem dla innych instytucji państwa polskiego, dla naszych dyplomatów, dla naszych parlamentarzystów europejskich, dla naszych przedstawicieli w Komisji Europejskiej, dla naszych urzędników, którzy w Europie i na całym świecie funkcjonują, pracują i każdego dnia potrzebują być wyposażeni w dobrze skonstruowany, rzetelny, poparty badaniami materiał, który mogą rozpowszechniać, kolportować. W tę wiedzę, która jest potrzebna każdemu, kto chce rzetelnie wykonywać swój urząd, swoje funkcje. I tym się ma zająć właśnie fundacja. W Komisji Europejskiej zapadają decyzje niezwykle istotne, w Parlamencie Europejskim również dla naszej gospodarki. Pakiet klimatyczno-energetyczny, który uderza w polski sektor energetyczny, jeśli nie doprowadzimy do sytuacji, w której zostaną złagodzone jego postanowienia. Porozumienie transatlantyckie, czyli TTIP, które może uderzyć w sektor chemiczny, w grupę azoty, o ile nie doprowadzimy do tego, że Europa, że decydenci zrozumieją wreszcie, jak ważne są również nasze postulaty i nasz głos w tej sprawie. Sytuacja giełdy papierów wartościowych. Trzeba wyjść aktywnie na arenę międzynarodową i mówić o tym, że polski rynek kapitałowy, że giełda papierów wartościowych to doskonałe miejsce do tego, aby tutaj lokować swój kapitał, aby tutaj dokonywać debiutów giełdowych dla swoich spółek. Szanowni Państwo, potrzeba głośnego, wyraźnego sprzeciwu popartego potężną akcją informacyjną wtedy, kiedy dochodzi do podejmowania decyzji na przykład o budowie Nord Stream 2, decyzji uderzającej w polskie interesy gospodarcze i w polskie bezpieczeństwo energetyczne. To wszystko to są wyzwania dla naszej fundacji, która dzisiaj podejmą decyzję za chwilę prezesi, aby ujrzała światło dzienne już wkrótce w postaci zarejestrowanej, funkcjonującej, sprawnej organizacji o zasięgu międzynarodowym. Ta fundacja, Szanowni Państwo, musi powstać w tempie błyskawicznym, bo potrzeby są niezwykle istotne, pilne i ważne. Już za kilka tygodni po zarejestrowaniu tej fundacji powinny zostać wyłonione jej władze, a mianowicie Rada Fundacji, w skład której wejdą przedstawiciele wszystkich spółek, o których za chwilkę Państwo usłyszycie. Rada Fundacji powinna w trybie błyskawicznym wyłonić władzę w postaci zarządu tejże fundacji, a ten zarząd powinien w niezwykle szybkim tempie uporać się ze wszystkimi sprawami organizacyjnymi, tak aby już we wrześniu móc rozpocząć działania o charakterze międzynarodowym. Kampanie informacyjne, konferencje międzynarodowe, publikacje w czasopismach, renomowanych czasopismach międzynarodowych, odpowiedzi wszędzie tam, gdzie pojawiają się krzywdzące dla Polski stereotypowe tezy, na przykład te dotyczące odpowiedzialności za Holokaust.
Działań jest bardzo, bardzo wiele. Ja dzisiaj, Szanowni Państwo, chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować, uczynić to, co uczyniła już Pani Premier Beata Szydło. Podziękować wszystkim Paniom i Panom Prezesom, którzy dostrzegli tę potrzebę, którzy aktywnie wzięli udział w budowaniu tego wstępnego porozumienia, którzy są gotowi wesprzeć finansowo ten projekt. A będzie to wsparcie niemałe, Szanowni Państwo, ponieważ budżet Fundacji, o której dzisiaj mówimy, budżet Polskiej Fundacji Narodowej będzie wynosił ponad 100 milionów złotych rocznie. To jest ta siła, która pozwoli nam aktywnie, zdecydowanie i w sposób skuteczny pojawić się na arenie międzynarodowej z tym przekazem, na którym zależy Polsce. Dziękuję Panie i Panowie Prezesi. Proszę o aktywny udział w pracach i budowaniu tej fundacji. Proszę o dobór odpowiednich ludzi, którzy rozumieją potrzeby, przed jakim stoi państwo polskie. Proszę o to, abyście ze wszech miar wspierali działalność tej fundacji, a wówczas te interesy, te zadania, które sobie postawiliśmy, zostaną zrealizowane. Państwo polskie zyskuje dzisiaj silny oręż w walce o dobre imię Rzeczypospolitej. O to, abyśmy byli postrzegani tak, jak na to sobie zapracowaliśmy, jako kraj wielkich możliwości, kraj ludzi o ogromnym potencjale, twórczych, kreatywnych, gotowych do ciężkiej pracy. Kraj, przed którym stoją ogromne możliwości. Dzięki Państwu. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze, więc przechodzimy od słów do czynów. Już za moment nastąpi uroczyste podpisanie listu intencyjnego. Tutaj przy tym stoliku są z nami przedstawiciele wszystkich podmiotów gospodarczych zaangażowanych w powstanie właśnie tej fundacji, która będzie dbała o dobre imię Polski, o promocję polskich interesów za granicą. A więc, proszę państwa, rozpoczynamy podpisanie tego dokumentu. Zapraszam do nas prezesa zarządu spółki Enea S.A. pana Mirosława Kowalika. Jest z nami również wiceprezes do spraw strategii rozwoju spółki Energa S.A. pan Przemysław Piesiewicz. Zapraszamy. Zapraszam bardzo serdecznie panią Małgorzatę Zaleską, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapraszam do nas prezesa zarządu Grupy Azoty S.A. Mariusza Stanisława Bobera. Zapraszam do nas pana Roberta Pietryszyna, prezesa zarządu Grupy Lotos. Zapraszam pana Krzysztofa Skurę, prezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszam pana Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zapraszam do nas pana Piotra Woźniaka, prezesa zarządu PGNiG S.A. Jest z nami również pan Maciej Lew Mirski, członek zarządu PGZ S.A. Zapraszamy. Dokument podpisze również pan Piotr Wojciechowski, prezes zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zapraszamy.
zapraszam pana Macieja Jankiewicza, prezesa zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Jest z nami również pan Wojciech Jasiński, prezes zarządu, dyrektor generalny PKN Orlen S.A. Zapraszamy. Już za moment dokument podpisze prezes zarządu PKP S.A. pan Mirosław Pawłowski. Zapraszamy. Kolejnym sygnatariuszem dokumentu będzie pan Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP S.A. Zapraszamy. Dokument podpisze również pan Michał Krupiński, prezes zarządu PZU S.A. Bardzo proszę o podpisanie dokumentu przez pana prezesa zarządu Tauron Polska Energia, pana Jarosława Brodę. Dokument podpisze również prezes zarządu Totalizatora Sportowego, pan Łukasz Łazarewicz. Szanowni Państwo, i to właśnie wszyscy inicjatorzy powstania Polskiej Fundacji Narodowej. Ogromne brawa. Proponuję jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy serdecznie na środek panią premier Beatę Szydło, a także ministra Skarbu Państwa, pana Dawida Jackiewicza. I chwila dla fotoreporterów. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. To przełomowy moment niewątpliwie w budowaniu polskiej marki poza granicami naszego kraju. Wielkie przedsięwzięcie, wielkie wyzwania, ale wierzymy w to, że się uda i po prostu damy radę. Dziękujemy serdecznie pani premier, dziękujemy panu ministrowi i dziękujemy wszystkim prezesom, wiceprezesom spółek zaangażowanych w ten wielki i ambitny projekt. Dziękujemy.